Siemano kochani, witam w kolejnym odcinku Daily Basis Sky, czyli naszej serii, w której ja gadam, a wy sobie słuchacie i tak dalej. Sorry, coś mi się w gardle zatrzymało. W każdym razie mamy dzisiaj, o, w inglach mi się odbija monitor, świetnie. W każdym razie, przed nami zapowiada się całkiem fajny i wypełniony atrakcjami weekend. Sobotę w kinie jest premiera Sao Progressive, czyli kolejny film anime, który będzie można z przyjemnością sobie zobaczyć na dużym ekranie. A z racji tego, że mamy abonament Cinema City Unlimited, mamy to pseudo za darmo. Znaczy, opłacamy abonament, więc nie mamy za darmo, ale w sezonie, że tak powiem, korzystamy na tyle często, że to się zwraca bardzo szybko. Bo zwraca się tak naprawdę, jeżeli pójdzie się dwa razy w miesiącu do kina, co nie jest jakimś dużym wyczynem w sezonie, bo poza sezonem to chyba, że cały czas będzie się oglądało te same filmy. Druga sprawa jest taka, że w niedzielę na godzinę 16 w Warszawie zostaliśmy zaproszeni na spektakl Test, w którym jedną z ról gra Jarosław Boberek. Bardzo dobry znajomy i częściowo rodzina, jak się okazuje. Daleka bo daleka, ale zawsze. Więc będzie co opowiadać, bo niestety ze względu na to, że będzie wszystko dość ciasno ułożone, prawdopodobnie przynajmniej w niedzielę, nie będę w stanie nagrać niczego ad hoc. I raczej nagram to wcześniej, ponieważ spektakl kończy się o 18:00, koło 19:00 będziemy mieli pociąg z Wawki, a koło 20:00, po 20:00 będziemy tutaj, więc no raczej nie wyrobię się, żeby coś nagrać na 21:00, a nie chcę robić czegoś takiego, żeby nagrywać z ręki i po prostu wrzucać, więc będzie fajnie, ale opowiem wam o tym w poniedziałek. I co? Zastanawiam się, czy mam wam coś dzisiaj tutaj do przekazania. Zastanawiałem się, jak ogarnąć sprawę mikrofonu. Mikrofon mi nie sprzęga, już sobie to ogarnąłem. Okazało się, że trzeba rozbić na dwa kanały mono, ze względu na to, że mój mikrofon bezprzewodowy tak naprawdę ma możliwość ogarnięcia dwóch odbiorników, więc żeby to miało jakikolwiek sens, nagrywane jest na dwóch kanałach, przez co Atem rozpoznał to jako nagrywanie tylko na jednym kanale, ponieważ był podłączony tylko jeden odbiornik, więc zmieniłem to, żeby dla każdego kanału generował oddzielny sygnał mono. Dzięki temu mam jeden mikrofon nagrany na dwóch kanałach. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, super. Jeżeli nie, to posłuchajcie sobie tego jeszcze raz. A co do tego, że mam odsłuch na telewizorze, napisałem na forum Blackmagic, czyli tak naprawdę producenta tego sprzętu. Producenta, no nie wiem jak to nazwać. Niestety jeszcze nie został mój post zaakceptowany, ponieważ po pierwsze na forum jest akceptacja wszystkiego, co się napisze, po drugie każą mieć imię i nazwisko jako login, czego nie miałem, więc do jakiegoś tonego kogoś tam musiałem napisać. Ten tony chyba śpi, bo nie odpowiada mi już drugi dzień, więc nie wiem jak to będzie, ale dam update, jak już się dowiem i jak już mój post będzie zaakceptowany i jak już dostanę odpowiedź, jak to cholerstwo zmienić. Bo nie chcę nagrywać przez komputer, tylko skoro tam jest możliwość nagrywania, jest możliwość wrzucenia kamery, wrzucenia dźwięków, wrzucenia efektów i wszystkiego, to chcę z tego korzystać. A nie chcę podłączać do komputera, bo równie dobrze mógłbym to zrobić przez capture cardy, które mam w kompie. Więc to jest bez sensu. A tam to jest fajne, ma fajne przejścia, fajną jakość. Więc tak chcę to załatwić. Dobra, to tyle ode mnie w ten udany piątek. Miłego weekendu i do następnego.